Dlatego też nie ostoisz duszy. Mieliśmy dzisiaj mieć gości z Niemiec, a właściwie to z Afryki, z Ghany. Nie wiem, co się stało, że nie wyjechali do nas. Chcieliby też jakieś modlitwy przynieść. Nie wiem, jaki problem nas stał. Ale wierzę w to, że Bóg przemówi i przez usta tych, którzy będą się usługiwać. Że słowo Jego jest ponad tym wszystkim. Też dziękuję Bogu, że mamy pastora z żoną, brata Zbyszka, który usłyszy nam słowo z ewangelizacji. Chcemy, aby dzisiaj zespół mógł razem wspólnie z nami uwielbiać naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Chwała Bogu za to, że mogliśmy przez chwilę uwielbiać właśnie w taki sposób naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz serdecznie wszystkich witam w imieniu Pana Jezusa. Szczególnie dzień dzisiejszy. Szczególnie raz. To, co śpiewaliśmy, to jest rzeczywiście fakt, że Bóg nie tylko zapomni nasze grzechy, ale oczyści nas. Odpuści nam i oczyści nas od wszelkich grzechów. Tak mówi Słowo Boże. Śpiewaliśmy też taką pieśń, wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. I to jest rzeczywiście prawda. Bo jest naprawdę wiele serc wokół nas, które czekają na Ewangelię. I Bóg chce, abyśmy tą Ewangelię przenosili tym, którzy jeszcze nie słyszeli, że nie znali. Zanim podzielę się krótkim świadectwem z Wami, to chciałbym przeczytać słowo, które zapisane jest w Ewangelii Świętego Łukasza. 18 rozdziału od 35 wersetu. Dlatego, że jest mi to bardzo bliskie. Jest tu mowa o uzdrowieniu średniego. Ja to może przeczytam. Później chciałbym się podzielić na temat tego krótkim swoim świadectwem. A gdy on przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze, rzecząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodził, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodził. I zaczął błagać: Jezusie, synu Dawidowy, zbiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzeciw, gromili go, wymilczał. On zaś coraz głośniej wołał: synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc: co chcesz, abym się uczynił? A on odrzekł: Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego: przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga. A cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. Także widzimy, że to, co śpiewaliśmy, to jest wiele serc, które czekają na Boże Słowo, na Ewangelię. To jest prawda. Tak samo jak prawdą jest ta historia, o której Słowo Boże nam mówi. Że akurat tam, w tym miejscu, przy drodze do Jerycha, siedział pewien człowiek, który był biedny. A na dodatek tego, że był biedny, jeszcze był ślepy. I on tam siedział i oczekiwał, aż ktoś mu coś da. Ale w pewnym momencie ten człowiek dowiedział się, że przychodzi ktoś, o którym słyszał, który może mu pomóc. I zaczął się do niego dobijać. Tak mi to powiedział. On postawił wszystko na jedną kartę. On usłyszał, że przychodzi ktoś, kto może dać mu ratunek. Dlatego postanowił zrzucić to, co miał. Ten płaszcz, o którym się przyodziewał. On to wszystko z siebie zrzucił. On się porwał do tego, który mógł mu pomóc. Był to Jezus Chrystus. I on to uczynił. Pan przyszedł do Jezusa, przyprowadzono go do Jezusa. Pan Jezus kazał przyprowadzić go do siebie. Czyż Pan Jezus nie widział jego niedoli? Czyż Pan Jezus nie widział jego stanu, nie tylko duchowego, ale jego cielesnego, fizycznego? I pyta się go: co chcesz, aby cię uczynić? Abym przejrzał. On chciał koniecznie przejrzeć. On chciał zmienić stan swojego życia, w jakim się znajdował. On chciał widzieć. On chciał przejrzeć. I widzimy, że przejrzał. Widzimy, że przejrzał. Panie, on przejrzał. A Jezus się do niego: przejrzyj. Wiara twoja uzdrowiła cię. Czy widzimy jakąś filozofię, jakiś problem, który by nie można było przeskoczyć,
i w dzisiejszym dniu. I pamiętam, kiedy ja borykałem się ze swoim życiem. I nawet myślałem, że kiedy w małżeństwie będę, to mój stan mojego życia się odmieni. Ale to była jeszcze jedna wygłówka dla mojej żony, która już tego pijaństwa i tego pluganego życia nie mogła cierpieć, które już trwało 13 lat wtedy. Ja wiedziałem, że nie jestem w stanie sobie pomóc. Myślałem, że pieniądze coś w tym wszystkim zmieni. Pracowałem, zarabiałem, ale też tak dużo mógłbym wydawać. Był to taki stan takiego żebraka, nędznika, który praktycznie coś posiadał, a właściwie był pusty i nieznieniał. Ale chwała Bogu, że są takie spotkania jak to, że Bóg postawił na drodze mojego życia człowieka, który przeżył spotkanie z Bogiem na takiej właśnie ewangelizacji. I mówi: Panie Krawczyk, bo wtedy jeszcze przez Pana nie mówił, chcę Panu powiedzieć o kimś, kto może Panu zmienić życie, kto może wyciągnąć swoje zło i wyciągnąć Pana z tego zdrowia, z tego zdrowia. I kiedy złożył mi świadectwo, jak Bóg zmienił jego życie, to wtedy zrozumiałem, tak sobie zewnątrz myślę, to on właściwie jeszcze jest gorszy, czy Bóg gorszy niż ja. To ze mną Bóg nie będzie miał takiego problemu, dlatego że widziałem, że moje życie jest inne. I wtedy zawołałem: Boże, ja nie chcę tam żyć, jak dotychczas. Boże, ja chcę żyć Twoim życiem. Pomóż mi. To, co było mi zyskiem, zaczęło mi ciążyć. I Bóg zmienił. Bóg wysłuchał tego, jak w tym wersecie gdzie czytamy. Przejrzyj. Wiara Twoja uzdrowiła Cię. Nie trzeba było niczego innego, jak tylko przyjść do Pana Jezusa i powiedzieć mu: Pan Jezus, oto jestem jako ten pierwszy pątnik, jako ten pierwszy grzesznik, który nie może ze swoim życiem sobie dać rady. Pomóż mi. Daj mi, abym przejrzał nie tylko na oczy cielesne, ale też i na oczy duchowe, abym mógł widzieć Ciebie, abym mógł słyszeć Ciebie, Jezus. Jest to bardzo ważne. I kiedy tak patrzę na moją córkę, która śpiewa właśnie w tej kupie, która dzisiaj miała debiut tutaj na tym miejscu leśnej, to zawsze patrząc na nią, widzę swoje nowonarodzenie. Dlatego, że ona, kiedy była takim małym, już miała 5-6 miesięcy, mogła wtedy oddać swoje życie Bogu. I patrząc na nią, to widzę, jak te lata posuwają się dalej. Dlatego słowo, które mówi, że jest Bóg serc, które czeka na Ewangelii, jest dla mnie takim bliskim słowem, taką bliską pieśnią. I jestem mu wdzięczny za to, że mogę mieszkać jeszcze w życiu, że mogę być wśród tych ludzi mieszkających. Ale też proszę Boga, aby codziennie dawał mi siły, tylko aby był świadectwem do mnie. Dlatego, że nie będzie ktoś nie wierzył. Ale Pan Jezus jest pośród nas. Pan Jezus dzisiaj chce zmienić nasze życie. Zregenerować nas. Dlatego nie odchodźmy stąd, tam co nas przyszliśmy. Chcielibyśmy dzisiaj prosić naszego Zbawiciela. Chcielibyśmy dzisiaj prosić Pana Jezusa, aby darował nam przejrzenie. Abyśmy nie chodząc stąd, mogli mieć oczy, które widzą i uszy, które słyszą. Boże Słowo. Mam jeszcze, kochani, jeden zespół, który prowadzi nas w uwielbieniu. Dlatego zapraszam, kochani bracia, was do przodu, abyśmy mogli wspólnie razem, śpiewając, wielbić naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Na początku
Łukasz 5. Jezus żyje. Jezus żyje, panuje, króluje. Dlatego możemy śmiało mówić, że wiele jest z tym Bogu przyjdzie Jezusa. Ponieważ gdyby Jezus nie żył, to ludzie by mogli tylko przyjść do grobu, do Jerozolimy i tam szukać ciała Jezusa. I cieszę się tylko tym, co by tam było. Czyli problem jakoś. A dzisiaj jesteśmy przeświadczeni o tym, że nasz Pan Jezus Chrystus żyje i króluje. Pa, pa. Za ten świat, aby stać.
On jest w stanie nas rozweselić. Amen? Amen. On jest godzien chwały. Patrz, patrz, patrz. Co teraz jest szum? Oh.
jedność na ziemi, gdyby nie było jedności, gdyby Bóg nie jednoczył nas przez swojego Ducha Świętego, gdyby Jego święta krew Jezusa Chrystusa nie łączyła nas w jedno ciało. Jest jedno ciało, jest jeden lud, jest jeden Pan, jest jeden Bóg. I dlatego Bogu, tego Boga chcę uwielbiać, temu Bogu chcę dawać chwałę. Bo On jest ludźmi chwały. Chwała się Jezus. Chwała się Jezus. Jest jedno ciało. Yes.
Boże, moje serce, abym dzisiaj się mogła nowo rozradować tutaj na tym miejscu pośród Was, społecznością z Bogiem, ale też z Wami. Teraz poprosimy Pana Pana Zbyszka Wielkolejskiego, kasnodzieje z żon, który nam służy Słowem Bożym. Panie Jezu, tak proszę Cię, abyś mógł dzisiaj użyć, Panie, moich ust, mojego umysłu. Panie Jezu, tak proszę Cię, abyś mnie dzisiaj przemówił do każdego z nas, prowadzonych na tym miejscu. Duchu Święty, Ojcze Niebieski, uwielbi swojego Syna Jezusa pośród nas i odbierz sobie należną chwałę. Panie, przechadzaj się w swojej mocy i w swojej chwale, abyśmy, Panie, mogli oglądać wyciągnięte Twoje ramy. Bez Twojej obecności, bez Twojego Ducha, nic, Panie, to nie miałoby żadnej wartości. Dlatego jestem Tobie wdzięczny za to, że jesteś na tym miejscu, że Ojcze Niebieski przypatruje się każdemu z nas i Twój Syn Jezus. I Ty, Panie, jesteś na tym miejscu. Ty jesteś pośród nas. Dlatego mów dzisiaj do mojego serca i dla nas tu zgromadzonych. Przemawiaj w swojej mocy, w swojej chwale, abyśmy wzięli łaskę za łaskę. Chciałbym dzisiaj przeczytać słowo z Ewangelii Jana, z 5 rozdziału, o człowieku, który był chory, który leżał przy sadzawce, który oczekiwał Bożego uzdrowienia, Bożej łaski, Bożej chwały. I będę czytał od 1 wersetu. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. Jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadzawki, poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpi, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego, poznał, że już od dłuższego czasu choruje. Zapytał go: czy chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodzi. A właśnie tego dnia był sabat. Chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli prosić Pana to słowo. Pan Jezus dzisiaj przemówił do naszych serc, aby przemówił do naszego wewnętrznego człowieka. Abyśmy mogli dzisiaj usłyszeć głos Jezusa, który mówi przez swoje słowo, przez słowo, które przyszedł i przyniósł na ziemię. Oto Pan Jezus udaje się do miejsca, które jest oddalone może o wiele kilometrów, i udaje się do tego miejsca po to, że tam jest jeden człowiek. I Pan Jezus, gdyby było potrzeba, przyszedłby jeszcze raz, przeszedłby cały krzyż, przeszedłby całe cierpienie. Byłby gotowy ponownie przenieść wszystkie utrapienia, jakie na Niego spadały. Byłby gotowy ponieść znowuż ten sam krzyż, gdyby tylko jeden człowiek był gotowy oddać Jemu swoje życie. Gdyby tylko jeden człowiek był gotowy skorzystać z łaski, jaką On dla niego przygotował. Oto Jezus udaje się wiele kilometrów, udaje się tam po to, bo jest tam człowiek, który potrzebuje pomocy Jezusa Chrystusa. Jest tam człowiek, który jest chory od 38 lat. Może wielu z nas na tym miejscu choruje już od wielu lat. Może wielu z nas już na tym miejscu przeżywa problemy od wielu lat. Może wiele lat borykamy się z wielkimi doświadczeniami. Może przez wiele lat doświadczamy różnych tragedii w swoim domu, w swojej rodzinie. Oto często w wielu rodzinach wydarzają się różne tragedie. Wydarzają się różne doświadczenia, różne próby. Wielu z ludzi ginie w wypadkach, inni łamią ręce, inni spadają gdzieś tam na budowie, inni uczestniczą w innych jakichś wypadkach. Jedni kończą to kalectwem, inni kładą swoje życie, inni przeżywają wielkie utrapienia w swoim domu, umierają im dzieci, nie wracają do domu. Teraz często słyszymy w telewizji czy w innych mediach, gdzie się mówi:
Wyszedł z domu i nie wrócił. Oto zabili go siekierą, oto zabili go za papierosa, oto zamordowali go za 20 groszy, oto nie wiadomo z jakiej przyczyny napadli go, oto wydarza się wiele tragedii. Oto Pan Jezus może dzisiaj właśnie przyszedł do Leśnej Górnej. Słowo Boże mówi, że wszędzie, gdzie Pan Jezus zamierzał się udać, wszędzie posyłał swoje sługi, swoje służebnice, posyłał, aby oni przygotowali mu jego drogę. Ja nie potrafię nikomu z was pomóc. Nie mam jakiejś siły zdrowieńczej, żeby was uzdrowić. Ani nie potrafię dotknąć waszego serca. Ani nie mogę wziąć, powiedzieć, co w każdym z was jest. Ale Jezus Chrystus jest dzisiaj na tym miejscu. Oto Jezus się przechadza między rzędami i patrzy twoje i moje serce. Oto Jezus bada twoje i moje serce. I On może tutaj przyszedł po to, aby dzisiaj pomóc tobie. Może szedł wiele kilometrów tak, jak musiał pójść nad tą sadzawkę. I przeszedł wiele kilometrów i czytamy, że tam leżało wielu chromych, ślepych, wielu pobitych, wielu ograbionych, wielu okradzionych. Nie chodzi tylko o to, że może człowiek jest ślepy i nie widzi fizycznie. Nie chodzi może o to, że jest pobity przez innych ludzi. Oto nasze doświadczenia, oto codzienne nasze życie, oto codzienna niepewność, czy będziesz jutro miał pracę, czy twoje dziecko wróci do domu, oto czy twój mąż wróci do domu, czy twoja żona spokojnie wróci do domu, oto czy będziesz mógł prowadzić normalne życie. Oto wiele problemów i wielu ludzi idzie też w zaślepieniu. Wielu ludzi nie zadaje sobie pytania, skąd przyszedł i dokąd idzie. Wielu ludzi żyje w zaślepieniu. Wielu ludzi nie jest zainteresowanych poznaniem Jezusa Chrystusa, ani zainteresowanych poznaniem drogi Bożej. Nie są tym zainteresowani. A to wielu ludzi szuka dzisiaj bogactwa, szuka tego, co ucho łechce, szuka tego, co oko łechce, szuka tego, co cały świat szuka. Oto przyszedł Jezus, aby znaleźć człowieka. Człowieka, który potrzebuje Bożego uzdrowienia. Człowieka, który mówi, Panie, jestem ślepy. Człowieka, który mówi, Panie, potrzebuję Ciebie. Panie, jestem pobity przez to życie. Panie, nie wiem, co będzie jutro. Panie, nie mam pewności co do swojego życia. Oto kto z nas może powiedzieć, że na pewno będzie dla niego jutro. To nie jest żadne straszenie. Nikogo nie chcę straszyć, ani nie chcę mówić, że nie będzie dla nas jutro. Ale gdyby nie było, czy jestem gotowy spotkać się z Jezusem Chrystusem? Czy gdyby dzisiaj tak przypadło, że musiałbym odejść z tej ziemi? Może za chwilę się przewrócę i powiecie, no przyjechał tutaj i tu oddał życie. Ale gdzie ja będę? Gdzie będziesz ty? Gdzie będę ja? Czy nasze życie jest naprawdę życiem, które jest pełne Ewangelii Jezusa Chrystusa? Czy żyjemy w Bożej mocy? Czy rzeczywiście chodzimy Bożymi drogami? Czy naprawdę jesteśmy oddani Jemu z całego serca, z całej duszy, z całej myśli? Czy rzeczywiście miłujemy swojego bliźniego? Oto Jezus powiedział dwa najważniejsze przykazania. Będziesz miłował Pana Boga z całej siły, z całej duszy i z całej myśli. I będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Kto to czyni, zakon wypełni. Chciałbym Ci powiedzieć, że wielu z nas popełniło w przeszłości wiele grzechów. Wielu z nas popełniło wiele przewin. Wielu z nas nie chciałoby, aby to, co dożyliśmy, aby było przed Bogiem powiedziane. I może nie chcielibyśmy stanąć przed Bogiem, aby nam zostało pokazane nasze życie. I może wielokrotnie chcielibyśmy, aby to, co było wczoraj, nie było przed Bogiem. Oto Jezus przyszedł, aby wymazać to, co było uczynione wczoraj. Oto Jezus przyszedł, aby oczyścić twoją i moją listę. Oto krew Jezusa Chrystusa zmywa wszelki grzech. Oto krew Jezusa Chrystusa ma moc odmienić twoje i moje życie. Może już Jezus zmienił twoje życie. Ale może jest w twoim życiu jeszcze wiele rzeczy, które przeszkadzają tobie. Może jest w twoim życiu też i potrzeba fizycznego uzdrowienia. Ale może jest w twoim życiu potrzeba
uzdrowienia duchowego. Jezus przyszedł na ten świat w jakimś konkretnym celu. Tak jak i przyszedł w konkretnym celu na tą sadzawkę. Oto przychodzi do tego człowieka, idzie wiele kilometrów i powiada do niego: człowieku, czy chcesz być uzdrowiony? No Jezu, ty chyba sobie żartujesz. No przecież ja tutaj leżę 38 lat, oto cierpię dzień w dzień i już tutaj odleżałem swoje miejsce, już tutaj pół swojego życia przeleżałem, a ty się nie pytasz, czy chcę być zdrowy. Tak, ja Jezus się ciebie pytam, czy chcesz być zdrowy? Bo może ci tak dobrze jest, może już przyzwyczaiłeś się do tego i mówisz: jakoś już tak się przyzwyczaiłem, dobrze mi jest, jakoś tak będzie. Widocznie jest już mój taki los, może jest takie moje przeznaczenie, że będę tutaj leżał i tak będę leżał aż do śmierci. Chcę zadać pytanie, czy Słowo Boże wyraźnie nie mówi, że wielu tam leżało mnóstwo chorych, ślepych i chorych i wycieńczonych. Pytam się: Panie Jezu, czy tamci inni nie zasłużyli sobie na to, abyś ich uzdrowił? Panie Jezu, czy tamci sobie nie zasłużyli, abyś ich uzdrowił? Pan Jezus mówi: oto ja specjalnie przyszedłem na tą sadzawkę. Właśnie dla ciebie, abyś dzisiaj usłyszał ode mnie, czy chcesz być zdrowy? Ja chcę zadać dzisiaj pytanie wam. Jeśli ktoś na tym miejscu jest, kto może wie wszystko o Jezusie, może mógłbyś powiedzieć wszystko o Ewangelii, ale Jezus dzisiaj do ciebie mówi: czy chcesz być zdrowy? Oto jesteś na tym miejscu, bo ja ciebie przyprowadziłem nie tylko po to, abyś posiedział, ale ja przyprowadziłem cię na to miejsce po to, aby dzisiaj zadać ci pytanie: czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz być zdrowy ze swojej może duchowej ślepoty? Może ci się wydaje, że jesteś bardzo pobożny, że jesteś może bardzo religijnym człowiekiem? Chcę powiedzieć ci, że w Biblii są opisani tacy ludzie, którzy trzy razy dziennie się modlą, którzy dają dwa razy w tygodniu dla Pana post, którzy dają dla Pana dziesięcinę, którzy czynią wszystko, co nakazuje Biblia, a Pan Jezus powiedział inne zdanie. A to oni robią wszystko to, żeby ich ludzie widzieli, ale ci, którzy przychodzą ze szczerym sercem, ci, którzy przychodzą przed tron Boży, ci, którzy przychodzą przed tron Boży, aby powiedzieć: Jezu, potrzebuję Ciebie. Ten człowiek 38 lat leżał i kiedy została poruszona woda, kiedy woda w sadzawce się poruszała, zawsze ktoś inny go wyprzedził i znowu oczekiwał, że może stanie się ten dzień, może się ktoś znajdzie, może ktoś przyjdzie i może mnie wepchnie do tej wody i w końcu może będę uzdrowiony. I tak upłynęło 38 lat. Może i ty już w swoim sercu mówisz: od jutra będę żył inaczej. Od jutra rozpocznę nowe życie z Bogiem. Panie Jezu, od jutra jestem gotowy oddać Tobie wszystko. Panie Jezu, od jutra chcę się zmienić. Panie Jezu, od jutra przestanę może palić. Od jutra może przestanę bluźnić. Od jutra może przestanę kłamać. Od jutra może odmienię się. I tak temu człowiekowi schodziło 38 lat. Żył. Tak jak żył. Ani nie wiadomo, jak powiedziałem, czy będzie mi. Czy jesteśmy gotowi dzisiaj Jezusowi powiedzieć: Jezu, potrzebuję Cię. Potrzebuję, abyś uzdrowił moją duszę. Abyś uzdrowił moje wnętrze. Ale Jezus też uzdrawia i fizycznie. I On jest tutaj. I On też dzisiaj jest gotowy uzdrawiać. On dzisiaj jest gotowy pomóc każdemu z nas. On dzisiaj jest na tym miejscu po to, aby Tobie i mnie pomóc. I często my, którzy powinniśmy przyprowadzać ludzi do tej sadzawki, my, którzy powinniśmy wrzucać tych ludzi do sadzawki, my, którzy powinniśmy troszczyć się o to, aby ludzie mogli spotkać się z Jezusem, często słyszymy: nie ma nikogo, kto by mnie wrzucił do tej sadzawki. Nie ma nikogo, kto by mi powiedział: Jezus jest Panem, Jezus może Ci pomóc, Jezus może rozwiązać moje problemy, Jezus może darować Ci wszystkie winy, Jezus może przebaczyć Ci grzechy. Często nie ma ludzi, którzy by wzięli, wrzucili tego człowieka do sadzawki. Ilu wrzuciłeś dzisiaj do sadzawki?
Ilu wrzuciłeś wczoraj do sadzawki? A może jesteś samolubem i tylko sam na siebie trzymasz zbawienie? Oto Jezus przyszedł, aby zbawić człowieka. Jezus przyszedł, aby dać nowe życie, aby dać moc, aby dać chwałę. I abyśmy jedni drugi przyprowadzali przed tron Boży. Abyśmy rozmaszali prawdę, abyśmy mówili, że Jezus może pomóc. Ilu ludziom mówili, że Jezus może mu pomóc? Ilu ludzi przyprowadzamy do Jezusa? Ilu ludzi wpychamy do tej sadzawki? A może powiemy razem z tym, który leży? Panie, nie ma nikogo, kto by mnie wepchał do tej sadzawki. Jezus mówi, nie. Więc przyszedłem, aby ci pomóc. I oto z tylu ludzi, którzy tam leżeli, którzy byli chromi i ślepi, przyszło niewiele, którzy tam może leżeli. Ale chcę wam powiedzieć, że Jezus był zainteresowany tym jednym człowiekiem. Chcę wam powiedzieć, że dzisiaj jesteście w Bożej sadzawce. Wielu ludzi w tej miejscowości mogło słyszeć, że będzie takie spotkanie, że Jezus jest Panem, że Jezus Chrystus żyje, że Jezus się nie zmieni. Ale niewielu jest na tym miejscu, gdzie jest Boża sadzawka. Jezus jest tutaj. Jezus dzisiaj mówi do nas, czy chcesz być zdrowy, jak i fizycznie, jak i duchowo. Czy chcesz mojego dotyku, czy chcesz mojego uwolnienia, czy chcesz przeżyć ze mną społeczność, czy pragniesz mojej łaski, mojej chwały. Bo ja, Jezus, jestem na tym miejscu. Nikt z nas nie może darować nikomu win, ani nikt z nas nie może odpuścić nikomu grzechu. Jeżeli w inny sposób byłoby zbawienie, jeśli w inny sposób byłaby możliwość przyjścia do Jezusa, w inny sposób przyjścia do Boga, to zadajmy sobie pytanie. Panie Jezu, po co Ty cierpiałeś na krzyżu? Panie Jezu, dlaczego bito Cię pięściami? Panie Jezu, dlaczego Cię tak sponiewierano, że nie byłeś podobny do człowieka? Panie Jezu, dlaczego Cię przybito do krzyża? Po co to wszystko? Jeśli może ja dwa razy pójdę do kościoła, nie wiem, zaśpiewam parę pieśni i będę zbawiony. Pytanie brzmi, po co Jezus cierpiał? Po co Jezus przyszedł na ten świat? Po co, Panie Jezu, umierałeś? Po co tyle poświęcenia? Po co to wszystko było? Jeśli jest inny sposób zbawienia, jeśli jest inny sposób przyjścia do Boga, to jest pytanie, po co Jezus przyszedł? Bo to zbawienie jest z łaski. Ale tą łaską jest Chrystus. Oto Bóg posłał swego Syna na świat po to, abyśmy mogli skorzystać z zbawienia. Oto krew Jezusa oczyszcza i zmywa wszelki grzech. Oto wielu ludzi jest okradzionych, wielu ludzi jest okłamanych, wielu ludzi jest oszukanych. Jezus mówi, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go Ojciec nie pociągnie. I też nikt nie może mieć odpuszczonych grzechów, bo moja krew oczyszcza i obmywa z wszelkiego grzechu, ze wszelkiej skazy i zmazy. A może mamy inny sposób? A może odrzucamy Bożą łaskę? Może odrzucamy Boże zbawienie? A może uważamy, że sami jesteśmy sprawiedliwi? Albo że może sami się usprawiedliwimy? Oto, czy jesteśmy gotowi spotkać się z Bogiem? Czy ja jestem gotowy dzisiaj spotkać się z Bogiem? Czy ja naprawdę mam tą pewność, że gdybym dzisiaj musiał odejść z tego świata, spotkam się z Jezusem, spotkam się z tym, który umierał za mnie. Jak myślimy, czy łaska to jest coś, co ja będę musiał czynić, co ja będę musiał robić jakieś zabiegi, będę musiał jakieś specjalne pokuty zrobić, będę musiał jakieś specjalne wymyślone warunki spełnić, to co to jest za łaska? Nie odrzucam wtedy łaski Bożej. Jeśli zbawienie jest ze samych uczynków, wtedy Chrystus daremnie umarł. Panie Jezu, po co umierałeś? Po co w ogóle przyszedłeś na ten świat? Przeprowadzę parę razy staruszkę przez jezdnię. Nie wiem, może komuś dam jakąś jałmużną, może zaśpiewam ładną pieśń w chórze i może będę zbawiony, bo po coś mi jest? Oto Jezus przyszedł po to, aby wymazać cały twój dłużny list. Razem z Jego wszystkimi wymaganiami. Oto ja wiele razy uczyniłem zło. Oto wielu ludziom na pewno wyrządziłem krzywdę. Oto wiele razy mówiłem źle o innych ludziach. Oto wielokrotnie nie byłem człowiekiem takim, który dobrze życzył innym ludziom. Oto wiele razy bym chciał, aby było inaczej, ale niestety było źle. Pytanie brzmi, a kto to mi daruje?
A kto mi to przebaczy? A co z tym będzie? A jeśli stanę przed Bogiem, co z tym będzie? Albowiem przecież wiele złego się wyrządziło w moim życiu. Co z tym będzie? Kto to weźmie? A może chcemy to zapomnieć? A może chcemy to wymazać ze swojej pamięci? A może uważamy, że Pan Bóg zapomniał? A może myślimy, że Bóg jest starcem i On zapomniał, bo z tego nigdy nie wspomnie? Chcę Ci powiedzieć, że jest taka możliwość, aby tego nigdy nie wspomniał. Bo to Jezus umarł na krzyżu. I ten krzyż jest dobrym krzyżem. Chcę Ci powiedzieć, że Jezus siedzi w świątyni, która jest w niebie i wstawia się za tego mizami. On wszedł do samego nieba i mówi, że nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które mogliby być zbawieni, ani nie ma innego sposobu przyjścia do Boga, jak tylko przez Jezusa. Jezus zmartwychwstał. Jezus jest po prawicy. Jego nie ma. Czy wierzymy w zmartwychwstanie? Czy wierzymy, że Jezus zmartwychwstał? Jeśli wierzymy, że Jezus zmartwychwstał, chcę powiedzieć, że i my zmartwychwstaniemy. Ale pytanie, z czym tam staniemy? Czy jestem pewny, że Bóg darował mi moje winy? Czy jestem pewny, że śmierć, którą poniósł i umarł i zmartwychwstał, ona jest skuteczna w moim życiu? Czy kiedyś zastanawialiśmy się o nowonarodzeniu? Oto przyszedł do Jezusa bardzo religijny człowiek. Przywódca religijny, jeden z najważniejszych ludzi. Ale że był bardzo ważnym człowiekiem, przyszedł do Jezusa w nocy. Powstydził się. Przyszedł i mówi: Panie Jezu, co mam zrobić, abym był zbawiony? Bo Jezus mu nie wymieniał wszystkich ustaw. Wiecie dlaczego? On był bardzo religijnym człowiekiem, był przywódcą religii. Ale powiedział mu jedno, nie tylko jedno, ale powiedział w liczbie mnogiej. Jeden raz wyraził takie słowa: musicie się do nowo narodzić. Już nic więcej nie musimy. Niczego więcej już w Biblii nie musimy. To jedno słowo pisze, że wszyscy musicie się na nowo narodzić. Co to jest nowo narodzenie? Co to jest nowo narodzenie? Czy to jest chodzenie tylko do kościoła? Czy to jest tylko: Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty dałeś przykazanie, że mam nie kraść, że mam błogosławić, że mam się modlić za moimi wrogami? Pan Bóg mówi: człowieku, Ty mi nie wymieniaj moich ustaw, bo ja je nie napisałem, żebyś mi je przypominał, ale abyś według nich żył. Ty mi nie wymieniaj moich ustaw, ja wiem, co ja tam napisałem. Ale czy ja żyję? Czy ja mam Bożą moc? Czy Bóg zamieszkał w moim sercu? Czy był taki dzień w moim życiu, w którym powiedziałem: Jezu, zapraszam Cię do swojego życia. Panie Jezu, zapraszam Cię, abyś wszedł do mojego wnętrza. Wielu ludzi mówi: a jak Jezus może wejść? Ja nie wiem, jak On to robi, ale wiele lat temu wszedł do mojego serca. Nie widziałem, jak to zrobił, jak wszedł. Ale od wielu lat mogę być innym człowiekiem. Nie muszę już nikomu złorzeczyć. Nie muszę już nikogo przeklinać, nie muszę już robić tego, co się Bogu nie podoba i nie dlatego, że mi nie wolno, albo dlatego, że zginę, albo muszę z tym walczyć i tak chodzę i nie chcę palić, nie chcę pić, nie chcę kłamać, nie chcę kraść i tak walczę. Ale Bóg dał mi moc, nie wiem, jak to się stało, ale powiedziałem: Jezu, jeśli istniejesz, jeśli żyjesz i jeżeli coś możesz, to weź do mojego serca, weź do mojego życia, pomóż mi, bo sam sobie nie umiem doradzić. Oto wiele razy biłem się w piersi i mówiłem: od jutra nie będę pił, od poniedziałku nie będę palił, od nowego roku nie będę palił, od nowego miesiąca nie będę palił. Nie wiem, może za miesiąc przestanę przeklinać, a może za dwa miesiące już więcej żony nie będę okłamywał. Co jeszcze mogłem wymyślić? Ale kiedy powiedziałem: Jezu, jeśli jesteś, i to jest prawdą, co tu jest napisane, i jeżeli w ogóle może coś możesz, usłyszałem: jeśli się tyczy tego, co mogę, wszystko jest możliwe, jeśli tylko wierzysz. Oto Bóg przemienił moje wnętrze. I nie dlatego już nie kłamię, czy komuś źle mówię, albo dlatego już nie palę, że mi nie wolno, ale dlatego, że Jezus uczynił mnie nowym człowiekiem. Dlatego, że Bóg zabrał to z mojego serca, zabrał to z mojego wnętrza. Zabrał to, z czym sobie nie mogłem poradzić. Zabrał pragnienie. Oto człowiek pragnie zapalić. Człowiek pragnie pokazać, kim jest. Człowiek pragnie, aby był ważny. Człowiek pragnie, aby jego było górą. Pragnie, ma jakieś ambicje, ma odkryte swoje pragnienia, dążenia i pragnie być kimś. A Jezus też chce być kimś w twoim życiu. I chce, abyś umarł dla Niego.
abyś zmartwychwstał i żył dla Niego innym życiem. Chcę, abyś się na nowo narodził. Aby umarły Twoje ambicje, Twój honor, aby umarły Twoje pragnienia, ale aby ożył Chrystus w Twoim sercu. Aby Twoim pragnieniem stało się mówić innym ludziom o Ewangelii. Mówić, że jest Jezus. Mówić, że jest ktoś, kto umarł i zmartwychwstał. Że jest ktoś, kto Cię kocha. Jest ktoś, kto może przebaczyć Tobie winy. Jest ktoś, kto przelał krew, a Jego krew zmywa wszelki grzech. To nie modlitwy zmywają grzech. Ja nie mam żadnego jakiegoś kropidełka i nie mam żadnej jakiejś cudownej recepty, że wymarzę Twoje grzechy i swoje wymarzę. Nie mam takiego. Bo to ten, który cierpi. Bo to ten, który przeszedł przez wszystkie doświadczenia, który wycierpiał tak wiele od ludzi, którzy go w końcu ukrzyżowali i przybili, zabili go swoimi rękoma. On powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I wielokrotnie my, nieświadomi, w swojej nieświadomości, czynimy wiele rzeczy, które się nie podobają. Łatwo nam się mówi: o, ten Judasz to był Judasz, sprzedał Pana Jezusa za 30 srebrników. A może my go też sprzedajemy. Nie chodzimy do kościoła, nie modlimy się, nie dajemy tego, co Chrystus chce, nie czynimy tego, co Bóg chce. I może jesteśmy takimi modem, takimi Judaszami, nowoczesnymi. I mówimy: a co to? Bóg mnie musi zbawić, a co? A dlaczego miałby mnie nie zbawić? No to jakie jest nasze życie przed Bogiem? Oto jakie jest Twoje i moje życie przed Bogiem? Oto było w Biblii dwoje ludzi. Był taki Ezaw i był Jakub. Oto sprzedał swoje pierworodztwo za miskę soczewicy. I później z błaganiem prosił, aby to odzyskać. Ale nie było takiej możliwości. Czytamy o takich dwóch bardzo ważnych postaciach. I to był Kain i Abel. Wiecie, dlaczego Kain zabił Abla? Wiecie, dlaczego ludzie niewierzący nie lubią ludzi wierzących? Za to właśnie Kain zabił Abla. Że uczynki Abla były sprawiedliwe, a jego były niesprawiedliwe. On nie potrafił sprawiedliwie żyć. Oto poszli Bogu złożyć ofiarę. I Abel dał to, co najlepsze ze swojej trzody. Dał najlepsze owce. Oddał wszystko, co najlepsze. Nie chrome, nie ślepe, nie kulawe. Nie to, co było chore, ale oddał najlepsze. A Kain oddał to, co Bóg nawet nie chciał przyjąć jako ofiarę. Dał z płodów ziemi to, wygląda, co było najgorsze, a nie najlepsze. Co my oddajemy swojemu Bogu na ofiarę? Co my mu oddajemy resztki? A może mówimy: Boże, Ty musisz? A może w inny sposób podchodzimy do tej sprawy? Oto ci, którzy chcą żyć i chcą mówić to, co jest z Boga, wielu tych, którzy są ich sumieniem, mówi: lepiej, żeby tych ludzi nie było. Po co oni mają chodzić i są moim takim żywym sumieniem? Po co oni mają mi mówić? Po co oni mi mają głosić Jezusa? Po co oni mają mówić mi o Nim? I oto wielu ludzi nie lubi tych, którzy żyją według Ducha, którzy postępują według Ducha, dlatego że są ich sumieniem. Są ich sumieniem i ich odbicie. Dlatego Pan Jezus mówi, że wielu ludzi potrzebuje nowonarodzenia. Czy był taki dzień w moim życiu, w którym powiedziałem: Jezus, potrzebuję Cię. Panie Jezu, wejdź do mojego życia, wejdź do mojego wnętrza. Jezu, wejdź do mojego domu, Jezu, wejdź do mojej rodziny. Chcecie widzieć święta? Powiem Wam, jak wyglądają święta, bo się wielokrotnie nad nimi zastanawiałem. Bo kiedyś tak samo tak świętowałem. I zastanawiałem się nad tymi świętami. Połamane ręce, powybijane zęby, pukania żołądku, obtruwania. I zadałem sobie pytanie: Boże święto, czy to są Twoje święta, czy to są święta? A mi powiedział: ten, kto zbiera żniwo, to są jego święta. I zastanawiałem się w swoim życiu nad wieloma sprawami. Kim ja jestem? Skąd przyszedłem do tego miejsca? Czy zastanawiamy się? Czy myślimy o tym? Czy naprawdę mamy tą pewność, że Bóg przyjdzie po mnie i jeżeli to nastąpi dzisiaj, czy bym umarł, czy cokolwiek by się ze mną stało, będę tam, gdzie On jest. Czy mam taką pewność? Czy mam tą pewność? I chciałbym powiedzieć to, co powiedział Jezus. Jeśli się ktoś na nowo nie narodzi,
nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Co to jest Królestwo Boże? Bo to Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie. Jezus mówi, jeśli się ktoś nie narodzi z ducha, nie może ujrzeć mojej chwały. I Nikodem mówi, a ja wam może, jak się można narodzić z ducha? A mówi, duch przychodzi nie wiadomo skąd, w jaki sposób. I można by to przyrównać do wiatru. I kiedy patrzymy na drzewo, i wiatru nie widzimy, ale widzimy, jak się poruszają liście na drzewie. I nie widzimy tego wiatru. I może nie będziemy widzieli, jak Duch Święty, jak Jezus Chrystus wchodzi do naszego wnętrza, ale będziemy widzieli, że nasze życie odmieniło się. Że nasze wnętrze zostało przemienione. Że już nie musimy mówić, od jutra będę inny. Że może za miesiąc będziesz inny. Chcę ci zdradzić tajemnicę. Jezus powiedział, jeśli Syn Boży was nie wyswobodzi, nie będziecie wolni. Jak myślisz? Wierzysz swoim myślom? Ja oszukiwałem się przez wiele lat. Może nie przez 38, ale oszukiwałem się przez wiele lat. Od jutra, od poniedziałku, od środy, od wtorku, od nowego tygodnia. To są tylko zbrodnicze słowa. I kiedy przeczytamy w Ewangelii, jeśli Syn Boży nas nie wyswobodzi, nie będziecie prawdziwie wolni. Oto czy chcemy być wolni? Czy chcemy, aby krew, którą Chrystus przelał na krzyżu, obmyła moje winy i moje grzechy? Czy jestem gotowy oddać swoje życie Jemu? Czy jestem gotowy powierzyć swoje życie Jemu? Czy jestem gotowy dzisiaj, tak jak mówi właśnie Jezus, co chcesz? Czy chcesz, abyś był zdrowy? Ja chcę dzisiaj zapytać się. Czy chcesz być dzisiaj zdrowy? Jak i fizycznie, jak i duchowo. Czy chcesz być zdrowy? Czy nie chcesz już przeklinać? Czy nie chcesz już palić? Czy nie chcesz już kłamać? Czy nie chcesz już żyć w grzechu? Oto chcę ci powiedzieć, że jeżeli Jezus cię wyswobodzi, tak ciebie wolny będziesz. Ale to wszystko jest w twoim ręku. Jezus dzisiaj zadaje ci pytanie, czy chcesz być zdrowy? Jeśli chcesz być zdrowy, może to się stać twoim udziałem. Chcemy powstać. Który w życiu zamieszkałeś, który dotknąłeś swoją mocą i swoim duchem. Panie, proszę Cię, abyśmy nie wyszli tacy sami z tego miejsca. Duchu Święty, proszę Cię z całego serca, dotykaj się nas. Panie, przemieniaj nas. Daj, Panie, swoją moc i swoją chwałę. Pomóż, Panie, nasze serce, abyśmy mogli rozważyć dzisiaj, przemyśleć teraz, czy jesteśmy gotowi na spotkanie z Tobą. Czy naprawdę jesteśmy gotowi, czy jesteśmy oczyszczeni Twoją krwią. Czy Twój Duch jest nas. Czy pieczęć Twego Ducha jest wyciśnięta na nas. Oto ci, którzy mają pieczęć Ducha, są zapieczętowani na dzień odkupienia, na dzień przyjścia Jezusa. Czy ja mam tą pewność? Jeśli nie masz tej pewności, Jezus dzisiaj Ci może dać tą pewność. Jezus dzisiaj może Ci dać tą pewność. On może to uczynić. Chciałem rozważać na tym, czy jestem gotowy spotkać. Może już chorujesz od wielu lat. Może od wielu lat szukasz Jezusa. Może nie było właśnie tego czasu, żeby Cię ktoś wepchnął do tej sadzawki. Chcę Ci powiedzieć, że tą Bożą sadzawką, którą uzdrawia, jest Chrystus. I On dzisiaj chce zamieszkać w Twoim wnętrzu. On dzisiaj chce dotknąć Twojego życia, Twojego domu, Twojej rodziny, Twojego serca. I chcę, abyś był nowym człowiekiem, aby z tego miejsca wyszedł innym człowiekiem. Dlatego chcemy to rozważać. Zaśpiewamy pieśń. Podczas tej pieśni chcemy rozważać swoje życie. Chcemy rozmyślać nad tym, czy jestem gotowy spotkać się i czy słyszę dzisiaj ten głos. Czy chcesz wyjść stąd zdrowy? Czy chcesz wyjść tak, jakim przyszedłeś? Możesz wyjść tak, jakim przyszedłeś i powiesz sobie, ja tam nie potrzebuję niczego, ja jestem bardzo pobożny, niech wszyscy tak żyją jak ja, to będzie dobrze. Masz prawo tak myśleć, ale chciałeś spojrzeć na Jezusa. Czy skorzystałeś z ofiary, którą On uczynił na krzyżu? Chcemy zastanowić się, czy chcemy stąd wyjść, aby się odgrabić złemu,
Wiedzmy o tym, że zły po to przyszedł, aby nas ogarniać, aby nas okłamywać, aby nas oszukiwać. A Jezus przyszedł po to, abyśmy się nie wstydzili Jego imienia. Każdy, kto się wstydzi Jego, i on się będzie wstydził przed Ojcem Jego świętymi aniołami. Ja mogę powiedzieć śmiało, Jezus jest moim Panem. Nie, że Jezus jest Panem. To, że Jezus jest Panem, to mówi diabeł i jego aniołowie. Diabeł i jego demony wierzą nawet w Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, że diabeł i demony wierzą. Wierzą i drżą. A więc nie chcę, Pan Jezus, żeby nie tylko wierzył. Ja nie tylko wierzę, że On jest Panem, ale Jezus jest moim Panem. Czy chcesz, żeby był Panem Twojego życia? Przemyśl. On dzisiaj chce wejść do Twojego serca. On chce dzisiaj Cię uzdrowić. On chce Ci dać swojego ducha i wycisnąć pieczęć Ducha Świętego na Twoim życiu, na Twoim sercu. I dać Ci tą pewność, że jak przyjdzie, to zabierze Cię. Jezus jest pośród nas. Nie daj się odrabiać, nie daj się odrabiać, bo wyjdzie stąd
on się będzie mścił na to. Diabeł przyszedł, aby zabijać, zażynać, wydrać. A Jezus przyszedł, aby ci dać radość i pokój. O Duchu Święty, nie daj się obrazić. Nie myśl sobie, że sam sobie poradzisz. Nikt z nas sobie nie poradzi. I w moim życiu był dzień, w którym powiedziałem, Jezus, potrzebuję Cię. Nie wstydzę się, Jezus. Jeśli potrzebujesz to, nie wstydź się. Podnieś swoją dłoń. Pokaż przed diabłem, przed wielodolami, że potrzebujesz Jezusa, że chcesz, aby Jezus był Twoim Panem, Twoim Królem. Hallelujah, Jezus. Hallelujah. Jeszcze jedno, to jest dziękuję Panu. Przemyśl to dobrze. Zastanów się dobrze. Dzisiaj jest dzień. Dzisiaj Jezus jest przy tej sakracji. Dzisiaj Jezus jest na tym miejscu. Ci, którzy podnieśli swoje dłonie, patrzą tutaj, pomodlimy się z Panem. Będziemy się modlili do Pana. Będziemy go prosili o to, żeby dzisiaj zadziałał, żeby rozwiązał, żeby uwolnił, żeby dał to, czego potrzebujemy, tego, co chce, aby się działo w naszym świecie. Oh,
jest tak, błogosławiony Bóg, wkładamy Panie w swoje ręce, Ty Panie słyszałeś jego wyznanie. Dlatego w imieniu Twoim, Panie, Twoja mocność. Panie, tak wybacz mój, znowu poznało przed Tobą. Panie, tak pomóż mój, posił go i wzmocni. Tak w imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze, dziękujemy Ci za Niego. Niech Twoja moc, Twoja chwała, Panie, Twój Bóg, tak uświęca Go. Niech Bóg wzmacnia, niech Go posiła. Niech Panie, wylewa się Twoja moc i Twoja chwała. Jezus, 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 Jez
sobą. Śpiewaj się jemu i szkoły. Do niesieni ludzki dopuszczmy. Narody mówi gotówki, kółka spęba. Oh,
Alleluja, Jezus. Jezus jest Panem i Królem. I tutaj, na tym miejscu. Amen. Alleluja, Jezus. Że dzisiaj też się zdarza, że dzisiaj na nowo zraca, że Jego święta krew na nowo oczyszcza na nas z grzechów. Święty Boże, Ojcze Niebieski, będziesz dziękować za Pana Jezusa Chrystusa. O, Panie Jezus, za to, że Ty byłeś posłuszny na śmierci krzyżowej. Że Ty, Panie, wypełniłeś nasze zbawienie, wypowiedziałeś, wykonałeś. Jestem Ci za to wdzięczny. Na nowo dzisiaj, że przebaczamy się nam. Wybaczamy, oczyszczamy. Panie, za to, żebyś wzmocnił, abyś też nas posłał do tych, którzy Cię poznali. Abyśmy mogli przynosić Twoje święta słowa, które mamy w swoim żywotu. Chwała Ci, że w tym imieniu jest zbawienie. Że to imię Jezus możemy wyznawać, żeśmy tym dobrym świecie. Boże, daj łaskę, daj nasz Panie mocy, bardzo mądrości. Abyśmy się w Twoim Bożym Duchu mogli też pozostać. Dziękuję dobrze. Chcę Cię błogosławić, Ojcze. Pana Jezusa Chrystusa. I Ducha Świętego, żeby dzisiaj Pan Bóg nas zabrał. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus.